Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tomek z Motokontrolera. Kolejny dzień pracy. Jadę dzisiaj oglądać Seata Leona. Samochód z 2006 roku. Świeżo sprowadzony do Polski. Sprzedający deklaruje przebieg 180 tysięcy. Zweryfikuję, sprawdzę ten przebieg. Zobaczymy, czy ten przebieg jest udokumentowany. Czy jest jakaś książka serwisowa. Podłączymy go także pod komputer diagnostyczny, więc wszystko będzie jasne. Co więcej, silniczek 1.6, benzyna, dobra jednostka napędowa pod instalację gazową. Jeżeli ktoś o takim samochodzie kiedyś myślał, no to w sumie w Leonie dwójce to jest chyba, z tego co kojarzę, jeden z lepszych. Co prawda nie powala ono jakoś osiągami i swoją mocą, natomiast fajnie toleruje gaz i nadaje się świetnie pod instalację gazową. No nic, standardowo, tak jak zawsze, podzielę się z Wami po skończonym raporcie opinią, jak ten samochód wypadł. W takim razie trzymajcie się, do później, na razie, cześć. Witam wszystkich ponownie. Jestem już po oględzinach Seata Leona. No i chciałem się z Wami podzielić, jak wypadły i przebiegły te oględziny. Więc tak, samochód sprowadzony z Luksemburga, rocznikowo 2006 rok, jednostka 1.6, tak jak wcześniej wspominałem. Auto po tuningu optycznym. No naprawdę, ktoś miał fantazję, powiem szczerze. No, samochód groźniej wygląda niż jedzie, no bo wiadomo, 1.6 no nie powala niestety osiągami wolno sądzę MPI. No ale wróćmy do raportu, do oględzin. Blacharsko, no, można powiedzieć, że cały samochód był naprawiany blacharsko, lakierniczo, niektóre elementy poczpachlowane. Niektóre mniej, niektóre bardziej. No nie będę tutaj opowiadał i wymieniał poszczególnych wartości na danym elemencie, ale no mówię, same dokładki, same zderzaki, progi i tym podobne rzeczy, no wszystko to było lakierowane. No i wiadomo, jak się to też kończy, dokładki takich różnych rzeczy. Natomiast samochód na pewno nie miał jakiegoś groźnego wypadku, a jakieś drobne historie blacharsko-lakiernicze. Samochód stał na 18-calowych kołach zimowych. No powiem szczerze, 18 i ten silnik, no to jedno z drugim to nie współgra ze sobą ganz. Co więcej, no zaczęło się tak, że ja do rozruchu samochodu, w ogóle samochód zero reakcji, akumulator roztrzaskany do zera. Po uruchomiliśmy silnik za pomocą akumulatora rozruchowego. No oczywiście błędów się nasypało, poczynając od kontroli trakcji, układu wspomagania kierownicy, czujnika ciśnienia opon i tego. No to zaczął silnik nierówno chodzić. Chwileczkę pochodził, zgasiliśmy go, odpaliliśmy ponownie tego. No później po podpięciu komputera diagnostycznego oczywiście te błędy chwilowe wszystkie były, plus ta nierówna praca była spowodowana tym, że najprawdopodobniej będzie cewka do wymiany i daje już o sobie znaki. Później samochód już pracował w porządku. Co do wnętrza, no wersja, ja to nazywam bieda edition, to nic nie było poza, można powiedzieć, takim typowym standardem. Klimatyzacja manualna, elektryczne szyby z przodu, nawet przełącznik od elektrycznych szyb był uszkodzony. Żadnego jakiegoś tam komputera pokładowego i innych rzeczy nie było z tyłu. Korbotronik. Dość spore naloty korozyjne na elementach stalowych, zawieszenie na układzie wydechowym, nieszczelny układ wydechowy. Więc no kurczę, no auto też ma swoje lata, wiadomo, cudów nie można oczekiwać, ale zawsze by mogło to troszeczkę lepiej wyglądać. No sprzedający tutaj akurat na wszystko się zgadzał, nic nie ukrywał, więc nie robił żadnych problemów. Czy warto, czy nie warto? No powiem szczerze tak, no ja osobiście no nie polecę tego samochodu. No jest tu jednak troszeczkę za dużo w
niestety mało Cię wyszło takich tematów, gdzie na pewno trzeba by było usunąć sobie to, poprawiać tego, no nie za tą cenę. Jeżeli już by się przyszły kupujący zdecydował na zakup tego pojazdu, to naprawdę niech sobie dobrze ponegocjuje cenę ze sprzedającym, bo za tą kwotę no nie jest warte to auto tych pieniążków. Więc ja osobiście go nie polecam. A jako decyzję podejmie sprzedający, no to już będzie zależeć od niego. To wszystko na dzisiaj. Kończę pracę, wracam do domu. Muszę jeszcze powprowadzać raporty. W takim razie trzymajcie się do następnego. Pozdrawiam Was. Na razie, cześć.